Pandemia koronawirusa uświadomiła wszystkim, że warto czasem się zatrzymać, porozmawiać z kimś, napić się w spokoju dobrej kawy, popatrzeć na piękny polski krajobraz. Adrenalina wydzielana podczas dynamicznej jazdy samochodem czy motocyklem, hałas, który towarzyszy nam w korkach, miastach czy w trakcie pokonywania codziennych dystansów jakimkolwiek pojazdem, no i pęd, któremu wszyscy się poddajemy. To sprawia, że zamiast cieszyć się każdym kilometrem drogi, a w konsekwencji każdą chwilą naszego życia, czujemy, że coś nam umyka. To, co najprzyjemniejsze podczas jazdy, to, co nas raduje po zatrzymaniu się, czy to, co jest celem, do którego dążymy. Dojeżdżamy zbyt szybko, widząc zza szybki kasku albo samochodowego okna tylko mijane pojazdy, a jak już jesteśmy na miejscu, to jesteśmy zbyt zmęczeni i przebodźcowani drogą, aby móc kontemplować chwilę i miejsce, w którym się znaleźliśmy. Dla życia, w którym jazda motocyklem to przygoda, stworzono model Harley Davidson LifeWire. Przygoda, która zaczyna się od zaplanowania trasy i miejsc odpoczynku, a kończy na miłym spędzaniu czasu u celu. Żal mi było jeździć tym motocyklem tylko w mieście, więc postanowiłam zadać kłam tezie, że lepiej nim nie wyruszać w dłuższą podróż. Wybrałam się z Warszawy do mojego ulubionego hotelu Dr. Eris we Wzgórzach Dyleskich, oddalonego od stolicy o około 190 km. Okazało się, że nie trudno tu dojechać zasilając maszynę prądem i zajęło to około 4 godzin, tylko trzeba oczywiście obmyślić postój na stacji szybkiego ładowania po drodze po około 100-120 km. Ja ładowałam motocykl w Dalanówku i w Mławie i w takim stylu slow, stosując trochę zasad eco-drivingu i ze spokojem traktując manetkę gazu i samą maszynę, z powodzeniem trafiłam w to urocze miejsce. Jak jest LifeWire? To motocykl w pełni elektryczny. Pierwszy w historii amerykańskiej marki, która wciąż buduje kultowe, spalinowe modele z przepięknie, basowo brzmiącymi silnikami, zwłaszcza w dolnych rejestrach obrotów, w których moment obrotowy zwija asfalt spod kół przy mocniejszym odkręceniu manetki gazu. I okazuje się, że poza dźwiękiem, z tego momentu dostępnego od najniższych obrotów wcale nie trzeba rezygnować, tworząc model, w którym dźwięk jest typowy dla elektryków i nie ma nic wspólnego z rasowym dudnieniem silnika. Od premiery LifeWire'a w 2019 roku większość sceptyków elektromobilności uważa, że ten motocykl to zaprzeczenie prawdziwego motocyklizmu. Czyżby? To tylko odpowiedź na to, co się dzieje w ogóle z zasilaniem pojazdów i motoryzacją przez wyśrubowane w Unii i na świecie normy emisji spalin. Ten, kto nie nadąża za trendami, ten się cofa. Oczywiście ze względu na swój zasięg jest to zdecydowanie motocykl do miasta i to w nim podczas jazdy od świateł do świateł i częstego hamowania LifeWire będzie najbardziej ekonomiczny, odzyskując energię właśnie z hamowania. Producent uważa, że w takich warunkach możliwe jest pokonanie na jednym ładowaniu dystansu maksymalnie około 235 km, jednak według norm unijnych jest to już tylko 158. Oczywiście są motocykle Harley'a, ba, nawet są samochody, których zasięg przy dynamicznej jeździe będzie podobny, ale nadal jest to zbyt mało, aby czuć się komfortowo, gdy nagle zamarzy nam się pojechać siną dal w nieznane, zwłaszcza, że przy trasie w większych prędkościach czy przy energicznym przyspieszaniu zasięg może się drastycznie skrócić. Dlatego planowanie jest tu priorytetem. Oczywiście, Harley nie jest jedynym producentem w historii, który stworzył elektryka, bo jest ich wielu i wciąż powstają nowe firmy, które takie motocykle oferują. Ale Amerykanie z Harley-Davidson wyprzedzili LifeWire'em produkowanym seryjnie swoich wielkich konkurentów i mają w gamie propozycje dla osób, które chcą jeździć na prąd. W Polsce można już ładować pojazdy prądem niepochodzącym z węgla, a ze źródeł odnawialnych. Takie ładowarki ma na przykład sieć Greenway. Teraz, we wrześniu 2020 roku, wszystkich stacji ładowania jest u nas 1224. Oczywiście punktów ładowania jest znacznie więcej niż stacji.
Najwięcej jest ich w dużych aglomeracjach i jeśli myślicie, że tylko Warszawa się liczy, to może napomknę, że na przykład do końca marca 2021 roku w Gdańsku będzie funkcjonowało łącznie 210 punktów ładowania. Poza tym dla ludzi, którzy jeżdżą elektrykami, nie jest ważne, ile i czy w ogóle mają ładowarki w swojej okolicy, bo ponad 90% ładowań odbywa się w domu. Po prostu trzeba zmienić myślenie i tak jak wracacie po pracy i podłączacie swoje smartfony do gniazdka, tak samo podłączacie elektrycznego LifeWire'a czy samochód na prąd. Dalsze wyjazdy, takie jak mój, zdarzają się incydentalnie i można je sobie za każdym razem fajnie zaplanować. Pomaga w tym fajna aplikacja, nazywa się PlugShare, dostępna zarówno na smartfony z iOS-em, jak i Androidem. Pokazuje wszystkie stacje ładowania na trasie i jakiego rodzaju złącz możemy się na nich spodziewać. W domu mogę podłączyć LifeWire'a do zwykłego gniazdka 230 V i po około 8 godzinach mam prawie 100% baterii do dyspozycji i zasięg na poziomie ponad 150 km. W godzinę z domowego gniazdka naładujemy akumulatory na przejechanie około 20 km, dlatego najlepiej podłączyć motocykl na noc. Ale na wyjeździe, jeśli go dobrze zaplanujemy, to musimy znaleźć stację, w której możliwe jest ładowanie prądem stałym. Do tego potrzebna jest oczywiście wtyczka CCS. Podłączamy i po około 40 minutach mamy baterię naładowaną w 80%, a po godzinie do pełna. W hotelu spa dr Irene Eris dla wszystkich gości hotelowych ładowanie jest za darmo. Możemy tu korzystać ze złącz typu drugiego, które ma większość samochodów plug-in hybrid lub elektrycznych. LifeWire może się podobać. To masywnie i groźnie wyglądająca maszyna ze sporym, jak na Harley'a, prześwitem, w pełni regulowanym zawieszeniem szoła z przodu i z tyłu oraz hamulcami Brembo. W centralnym miejscu tkwią baterie litowo-jonowe od Samsunga o pojemności 15 kWh, pokryte zresztą taką samą farbą jak spalinowe silniki Harley'a. Natomiast srebrny motor elektryczny o mocy 106 koni i momencie obrotowym 116 Nm został zamontowany na samym dole. Tę krótką i zwartą sylwetkę wieńczą LED-owe, futurystyczne nieco w swoim wyglądzie lampy z przodu i z tyłu. Koła przykryto dość krótkimi błotnikami, a dziwne wykrojenie w tym tylnym pozwala przypuszczać, że jazda w deszczu może się skończyć błotnistym wzorem na ubiorze. Po zajęciu miejsca za kierownicą okazuje się, że jest tu bardzo wygodnie. Pozycja przypomina raczej tę z motocykli typu naked czy sportowych, czyli z podgiętymi nogami, ale mi to pasuje. Poza tym pamiętajmy, że przecież to raczej motocykl na krótkie dystanse, więc nie zmęczymy się podczas pokonywania na przykład 100 km. Z prędkością 100-120 km na godzinę. Kanapa jest zamontowana na wysokości 780 mm, co sprawia, że nawet niezbyt wysokie osoby będą miały pewny kontakt stóp z podłożem. Siedzisko jest mocno wyprofilowane tuż za naszymi lędźwiami, co zatrzyma nasze ciało podczas szybkiego przyspieszania i na pewno nie spadniemy. LifeWire ma dość szczupłą, smukłą sylwetkę na wysokości naszych ud, a to z kolei sprzyja wyczuciu motocykla podczas jazdy, zwłaszcza na zakrętach. A czym różni się taki elektryk od spalinówki? Ano, nie ma tu typowej skrzyni, jest tylko jedno przełożenie, nie ma więc sprzęgła, czyli próżno szukać na kierownicy lewej klamki. Motocykl, a właściwie silnik i bateria nie nagrzewają się podczas jazdy, tak jak w wersji spalinowej, czyli latem, na przykład w korku, jest to znacznie przyjemniej. No a tu, gdzie zwykle kojarzymy, że jest zbiornik paliwa, nie ma ani zbiornika, ani paliwa. Nie ma też rur wydechowych, ani żadnej końcówki wydechu, która do tej pory stanowiła ważną część wyglądu motocykla. Na kolorowym wyświetlaczu dotykowym, który wygląda jak położony na poziomo smartfon, można wyświetlić sobie nawigację czy znaleźć najbliższą stację ładowania. Można ustawić sobie inny widok zegarów, na przykład prędkościomierza. Komputer pokładowy, który dostarcza zresztą firma IBM, łączy się przez Bluetooth z telefonem, ale i internetem, a przyszłościowo ewentualne aktualizacje, niczym w Tesli czy elektrycznym Porsche Taycanie, będą przebiegać zdalnie, być może nawet bez konieczności wizyty w salonie.
A jeśli ściągniemy sobie aplikację Harley'a, to dodatkowo monitorujemy na przykład, ile jeszcze zostało czasu do pełnego naładowania lub czy motocykl stoi spokojnie, a może ktoś niepowołany postanowił się do niego przysiąść. Wówczas zresztą włączy się alarm i namierzanie GPS. Podczas postoju motocykl daje nam znać nieznacznymi drganiami, że jest uruchomiony, gdybyśmy o tym zapomnieli. A łatwo to zrobić, bo nie słychać dosłownie nic. Podczas ruszania czy jazdy nie czujemy też żadnej wibracji, także do tego trzeba się chwilę przyzwyczaić. A reakcja na dodanie gazu? Błyskawiczna. Uwierzcie mi, właśnie dla takich przyspieszeń kupuje się ten motocykl. Moment obrotowy dostępny od zera wystrzela was niczym z procy tak gwałtownie, że zanim się zorientujecie, co się dzieje, to macie już stówkę na liczniku. Zaprawdę, powiadam wam, łatwo tu stracić prawo jazdy, bo przez brak donośnego dźwięku i wibracji trudno wyczuć, z jaką prędkością się ten motocykl porusza. W dodatku jest niesłychanie elastyczny z niskich prędkości, do około 120 km na godzinę. Trudno to oddać słowami, co się dzieje wtedy z ciałem kierowcy. Jak mocno odkręcicie, to naprawdę krew do mózgu dopływa dopiero, jak przestaniecie przyspieszać. Miłe i z pewnością dla niedowiarków bardzo zaskakujące uczucie. Cóż, ja nie miałam odwagi wyłączyć kontroli trakcji, choć można. Ku mojemu zdziwieniu bardzo łatwo dozuje się tu prędkość manetką, czułą jak sejsmograf. I w zakrętach nie ma efektu szarpania, gdy na przykład odejmiemy nieco gazu. A LifeWire bardzo chętnie skręca, co przecież nie jest domeną motocykli Harley Davidson. To takie uczucie, jakbyśmy regulowali potencjometr w swoim audio. Wszystko dzieje się tu liniowo, no poza wspomnianym przyspieszaniem, bo to jest szybsze od przeciągu. Harley zaoferował też aż 7 trybów jazdy. Różnią się one kombinacją mocy, regeneracji, reakcji przepustnicy i ustawień kontroli trakcji. Mamy bezpieczny tryb na deszcz, optymalny drogowy, ekonomiczny, gdzie priorytetem jest odzyskiwanie energii z hamowania, no i tryb sportowy, zdecydowanie skracający zasięg, który przy ostrej jeździe potrafi wynieść nawet około 80 km, no i 3 programy do indywidualnej konfiguracji ustawień. Prędkość maksymalna? 177 km na godzinę. Z takiej prędkości naprawdę skutecznie wyhamujemy, zwłaszcza stosując zarówno hamulec ręczny, jak i nożny. Dla chętnych jeżdżących po autostradach, co tu zdecydowanie odradzam, przewidziano także tempomat. Przyspieszenie? Niczym w Tesli czy Taycanie. Masa? 251 kg, ale jest zdecydowanie lepiej rozłożona niż w konwencjonalnym motocyklu. W dodatku środek ciężkości jest stosunkowo nisko. To sprawia, że LifeWire jest bardzo stabilny na zakrętach i niewywrotny przy parkingowych prędkościach. Jednak nieodłączną cechą elektryków jest ich dźwięk. Na razie jest dla nas nieco dziwny, ale zapewniam, że wkrótce wszyscy do niego na ulicach przywykniemy. Od elektromobilności nie ma odwrotu. Także brzmienie wkręcania się na obroty silnika elektrycznego, często porównywalne do tramwajowego czy tego z odkurzacza, nie jest moim zdaniem ani ładne, ani brzydkie. Po prostu jest. Dla mnie bardziej przypomina jakiś kosmiczny odgłos, a ponieważ sporo jeżdżę przeróżnymi elektrykami, po prostu do niego przywykłam. Z pewnością podczas jazdy LifeWire'em w korkach należy uważać. Po prostu inni kierowcy mogą nas nie słyszeć. Ale jest pewna zaleta tego cichego dźwięku. Otóż znam wielu motocyklistów, którzy stosują zatyczki jadąc w dłuższą trasę. A tu pełen relaks dla uszu. Tak, LifeWire ma w sobie czynnik wow. Głowy się odwracają, jak słyszą zbliżający się kosmiczny świst. Ba, ludzie chcą sobie robić z nim zdjęcia. Tylko ta cena... Owszem, Harley przyzwyczaił swoich klientów, że te motocykle są drogie. Ale prawie 150 tysięcy złotych jest kwotą zaporową, jak za wygodny, oszczędny, miejski środek transportu. Owszem, wygląda urodziwie, ma kopa i z pewnością ani radości, ani adrenaliny podczas jazdy tu nie zabraknie. No i prawdopodobnie długo nie zobaczycie zbyt wielu takich motocykli na polskich ulicach. No, ale nie o masową sprzedaż chodziło amerykańskiej marce, tylko o prężenie mózgów. Tak, potrafimy zrobić fajny motocykl elektryczny. Tak, jest drogi, ale musi być drogi. Tak, nie stać na niego właściwie żadnego przeciętnego motocyklisty, ale co z tego? My LifeWire'a mamy i nie zawahamy się go użyć do naszych tajemnych celów.
A przy okazji wyprzedziliśmy rywali. Harley miał odwagę zaprezentować motocyklowemu światu jednoślad w moim przekonaniu przełomowy. Nie kieruję go do niedowiarków, zresztą ci z pewnością jak odbędą przejażdżkę LifeWire'em, to przestaną być takimi sceptykami. Harley kieruje ten motocykl do osób, które patrzą inaczej na motoryzację i przemieszczanie się z punktu A do B, lubią cieszyć oko nowinkami, nie należą do motocyklistów, którzy lansują się w mieście głośnym upalaniem, no i mają mnóstwo pieniędzy, żeby zafundować sobie kolejny, obok spalinowego, motocykl w garażu.